Państwo pozwolą, że ja w przeciwieństwie do mojego przedmówcy będę tutaj niestety rapowała, jak się śmieją ze mnie moi studenci, i mówiła, ponieważ żywioł mowy to jest coś, co zawsze mnie niesie. Drodzy Państwo, jak sam ten mój tytuł pokazuje, ja będę chciała tutaj skupić się tak naprawdę na tym wielkim zadaniu, jaki postawili przed nami Państwo organizatorzy, ponieważ gdy mówimy, prawda, o mistrzach podejrzeń, to od razu może nam wyskoczyć, prawda, choćby traktat ateologiczny Michaela Ofreya, bo Michael Ofrey właśnie w swoim traktacie ateologicznym mówił o mistrzach podejrzeń, tutaj zaznaczając, prawda, że ci mistrzowie podejrzeń otwierają przed nami przede wszystkim konsekwencję, która tak naprawdę jest starą, prawda, filozoficzną, krytycznego myślenia, ale także, powiedziałabym, podkopywania takich utartych dróg, utartych szlaków myślenia, już nie tylko filozoficznego, ale szerzej patrząc, prawda, utartego w kulturze. O co chodzi? Gdy popatrzymy na XIX wiek, tam mamy paru takich mistrzów podejrzeń, którzy, będąc tymi mistrzami podejrzeń, tak naprawdę są też, powiedziałabym, nieco rozhisteryzowani i bardzo nieufnie podchodząc do rzeczywistości, tak naprawdę zmieniają myślenie, czy pozwalają zmienić to myślenie. Pierwszym takim rozhisteryzowanym mistrzem podejrzeń jest przede wszystkim Soren Kierkegaard. Gdy popatrzymy na, prawda, Sorena Kierkegaarda i jego taki krzyk, że największym problemem filozoficznym jestem ja sam, Soren Kierkegaard, widać wyraźnie, jak zmienia się opcja mówienia o człowieku, prawda? Tu znika gdzieś ta nakładka, prawda, metafizyczna, która będzie nam mówiła o człowieczeństwie, o jakiejś istocie bytu ludzkiego, tylko jest ważna to moje ja, ta mojość, prawda, którą później rozwinął w XX wieku egzystencjaliści. I myślę, że tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. Wystarczy, prawda, pokazać Sartra, który cały czas wskazywał na to, że człowiek jest, prawda, tym, czym nie jest, nie jest tym, czym jest, prawda? Czyli to jest taki nieustanny proces egzystencji, która wyłania nowe projekty. Drugim takim mistrzem podejrzeń, na którym tutaj już bardziej bym się chciała skupić, to jest oczywiście Nietzsche. Nietzsche, który w sposób taki ewidentny będzie tutaj przychodził nam wszystkim do naszych myśli. Dlaczego? My mamy taką rzeczy Zaratustra. Książkę, która będzie wieściła śmierć Boga. I tam właśnie pojawia się w tej koncepcji śmierci Boga, ale również nad człowieka, bo dla niczego, prawda, w tako rzeczy Zaratustra człowiek jest jedynie kładką, jak dosłownie pisze Nietzsche, kładką, która prowadzić ma, prawda, czy może prowadzić, to zależy, czy będziemy spełniać te zadania przed nami postawione, właśnie do tej formy bycia nad człowiekiem. Ale teraz, prawda, żeby ten nadczłowiek mógł być zrealizowany, mamy całą taką drogę egzystencji, która przede wszystkim będzie poszukiwała czegoś, co znowuż XX-wieczny egzystencjalizm nazwie autentycznym sposobem bycia, a więc takim, które będzie wyzwolone gdzieś nie tylko spod takich metafizycznych matryc, prawda, myślenia, funkcjonowania, ale również kulturowych, społecznych, instytucjonalnych. Tutaj egzystencja, prawda, musi jakby odszukać przede wszystkim swoje własne wektory, które są w niej, by stać się, prawda, sobą. To jest to zadanie, które jest tutaj najważniejsze. Ale co jest istotne, Zaratustra, który jest właśnie takim podróżnikiem szukającym, prawda, tej dobrej nowiny, jaką ma być właśnie powstanie, czy możliwość powstania nad człowieka, Zaratustra spotyka ostatniego papieża. Jak Państwo pamiętają, jest ten mocny fragment, w którym, prawda, pada, że ostatni papież był świadkiem śmierci Boga, widział, jak ten Bóg, i tu jest ważne, zadławił się, i to zadławił się swoim własnym miłosierdziem. Gdy zestawimy teraz Nietzschego, prawda, z tą koncepcją, prawda, śmierci Boga, jako pewnej też koncepcji, przede wszystkim dyskursu, który zaczyna być krytycznie rozważany, prawda, w kulturze, która tak naprawdę od czasów nowożytnych, kulturze europejskiej, która coraz mocniej się laicyzuje, to mamy tutaj z jednej strony dyskusję z porządkiem oczywiście instytucjonalnym, religii jako takiej, z wszystkimi swoimi formami,
schematami, wzorcami zachowań, prawda, paradygmatami, ale również bardzo mocną aksjologią opartą, prawda, na tej hierarchii i ontologicznej, no i przede wszystkim wypływającej z, no, monistycznej wizji, prawda, samej ontologii. Więc, prawda, tutaj ta śmierć Boga to jest gdzieś właśnie pierwsza dyskusja z samą tą taką instytucjonalną i metafizyczną strukturą, ale z drugiej strony, jak potem Sartre na przykład, który ma to powiedziałabym, spojrzenie na niczego bardzo głębokie, zauważa, prawda, ta śmierć Boga uwalnia człowieka, prawda? Dlaczego? Bo wtedy ta egzystencja nie podlega już żadnym, prawda, uwarunkowaniom zewnętrznym, może zacząć stwarzać się sama przy siebie. Tyle Nietzsche. Natomiast, drodzy Państwo, Nietzsche tak naprawdę staje się ważny nie tyle dla samych egzystencjalistów, to jest istotne, ale tak naprawdę dla współczesnych, prawda, badaczy kultury i badaczy, którzy będą nam z punktu widzenia już stricte ateizmu pokazywali, czym jest śmierć Boga. Prawda? Tutaj przeze mnie zaproponowany pierwszy Michael Onfray w swoim traktacie ateologicznym będzie właśnie pokazywał, czym jest to życie kulturowe, co znaczy dla kultury i dla człowieka właśnie tańczańska śmierć Boga. Przy czym, co jest ciekawe, Onfray zakłada już na początku w swoim traktacie, że tak naprawdę religia nie jest czymś, co przechodzi w XX czy w XXI wieku do lamusa. Dlaczego? Ponieważ religia, tak jak zauważył to też taki klasyk jak Malinowski, odpowiada na tą starą bolączkę człowieka, na ten wielki, prawda, strach egzystencjalny związany ze śmiercią, związany z przemijaniem, prawda, czy związanym też z taką niepewnością, czym jest nasza kondycja człowieka. W związku z tym wedle Onfraya, prawda, tutaj utrata czy zanik religii tak naprawdę nie jest możliwy jakiejkolwiek religii, bo on tutaj, prawda, w liczbie mnogiej będzie mówił o religiach, prawda, świata. Natomiast ponieważ one wszystkie gdzieś odpowiadają właśnie na te problemy, z jakimi człowiek musi sobie poradzić, prawda, z egzystencją. Natomiast Onfray na co zwraca uwagę? Na to, że właśnie mistrzowie podejrzeń już w XIX wieku nauczyli nas krytycznego myślenia wobec, prawda, instytucji. I tu pierwsza rzecz, która się będzie ujawniała w tym momencie, kiedy popatrzymy krytycznie na instytucje, właśnie na religię, na samą też wiarę, bo ważnym jest też aspekt, prawda, relacji religia-wiara, ale może o tym za chwileczkę. Natomiast pierwszą ważną rzeczą jest to, że, prawda, religie, zwłaszcza monoteistyczne, bo tutaj Onfray skupia się na religiach monoteistycznych, prawda, czyli wiadomo, chrześcijaństwo, islam, judaizm, jako te takie trzy mocne, prawda, bloki, one przede wszystkim współcześnie są niebezpieczne, ponieważ będą fundowały taki jeden wymiar, jeden porządek myślenia, no przede wszystkim aksjologicznego. Tutaj gdzieś Onfray jest bardzo bliski do takiego, powiedziałabym, chichotu ironicznego, jaki słyszymy w Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań Kołakowskiego. Tam, jak Państwo może pamiętają, jest takie ciekawe stwierdzenie, że w momencie, kiedy dochodzi do interakcji między kulturami, do przedstawicieli różnych kultur, bardzo łatwo porozumieć się na płaszczyźnie wartości estetycznych. Na płaszczyźnie wartości etycznych już jest o wiele trudniej, bo będziemy pytać, czym jest dobro, prawda? I tutaj te wartości moralne, etyczne mogą się okazać na tyle, prawda, odmienne, że ta dyskusja, to porozumienie może być bardzo trudne. Natomiast niemożliwe jest porozumienie na gruncie, czy bardzo kwestionowalne może być to porozumienie, czy trudne na gruncie właśnie samej religii, prawda? Gdy dochodzi do teraz zderzenia tak naprawdę różnych wizji Boga i różnych teraz aspektów wiary. I Onfray właśnie wykazuje ten problem, wskazując na to, że religia jest czymś, co z jednej strony, prawda, trwa i trwać będzie, bo odpowiada na nasze potrzeby egzystencjalne,
Natomiast z drugiej strony w świecie, prawda, coraz bardziej zacieśniającej się różnorodności kulturowej, prawda, w świecie multikulturalizmu, jest też taką przestrzenią konfliktów. I tutaj oczywiście, gdy Ofrey będzie pisał o tej przestrzeni konfliktów, w sposób oczywisty przychodzi na myśl Dawkins. Dawkins, drodzy Państwo, nie tylko w Bogu Urojonym, ale w serii swoich wykładów podkreśla, że właśnie niebezpieczeństwo w tym wymiarze instytucjonalnym to jest przede wszystkim niebezpieczeństwo jakby w tej jednej, prawda, przestrzeni aksjologii, która jest promowana i która jest narzucona ludziom. Co ciekawe, gdy Ofrey, prawda, pokazuje, że religia jest czymś, co nie przemija, Dawkins będzie ją spychał gdzieś tutaj do lamusa, wskazując na to, prawda, że ona jako taki kulturgen, czyli te memy Dawkinsa, jest tak naprawdę przestrzenią różnych kodów, znaczeń, które coraz bardziej, można powiedzieć, się zużywają. Natomiast świat bez religii dla Dawkinsa jest taką przestrzenią wręcz postulowaną, czyli jak on mówi, wyobraźmy sobie świat bez religii, czyli wyobraźmy sobie Manhattan z ciągle stojącymi Twin Tower, prawda, World Trade Center. To jest taki, prawda, obrazek, który od razu jakby nam pokazuje, o co tym myślicielom chodzi, prawda? I Ofrey mówi, największy problem to jest problem fanatyzmu religijnego, który może wyrastać najpierw na, prawda, tej takiej płaszczyźnie, można powiedzieć, społecznej, politycznej, ale może się też przekładać na tą płaszczyznę egzystencjalną, prawda? Czyli ten moment konfliktu, gdzie dochodzi do relacji pomiędzy jednostkami. No bo tutaj Ofrey też będzie wskazywał na to, że ta relacja między jednostkami, czyli przedstawicielami różnych kultur, przedstawicielami właśnie różnych religii, jest taką kluczową, prawda? Czyli tak jak mówił Clifford Geertz, kultury nie się spotykają, to nie są jakieś, prawda, abstrakty, które wokół siebie krążą, tylko są konkretni ludzie, którzy w konkretnych sytuacjach, prawda, będą ze sobą wchodzili w relacje. No i stąd, prawda, tutaj nawet na tej płaszczyźnie egzystencjalnej konflikt jest czymś, co może być nieuniknione. Druga sprawa, prawda, wiąże się z jeszcze jednym mistrzem podejrzeń. Tutaj tak jak Nietzsche, prawda, wieszcząc śmierć Boga, on tak naprawdę też pokazuje co, no bo to Bóg, który zadławił się swoim własnym miłosierdziem, jest takim Bogiem, który będzie też produkował, czy będzie stwarzał, prawda, tą aksjosferę, która, jak Nietzsche zauważył, nie jest czymś, co jest przyjmowane dogłębnie. Czyli tutaj właśnie Nietzsche bardzo nieufnie, czy uczy nas nieufności w podejściu do tego, co jest deklarowane, a do tego, co jest robione, prawda? Czyli o wielkich wartościach mówimy, ale teraz na przykład Ofrey, prawda, taki powiedziałbym współczesny Nietzsche, on będzie tutaj pokazywał, tak, mówimy czasami o wielkich wartościach, ale na przykład traktujemy te wartości jako konsolidujące nas w taki sposób plemienny, prawda, nawet pierwotnie plemienny, czyli wobec kogo będzie to miłosierdzie najpierw zastosowane, prawda, wobec kogoś, kogo znamy, czy wobec naszej wspólnoty, tego, co jest etnos, prawda, tego, co będzie traktowane przez nas jako ta przestrzeń wspólnej kultury. Natomiast już dla innego, obcego, może się okazać, że, prawda, to nastawienie ma zupełnie inny charakter. Zresztą tutaj też Ofrey będzie pisał, że w tym momencie, prawda, kiedy popatrzymy na te takie rozbieżności pomiędzy głoszonym a, prawda, robionym, prawda, postępowaniem, głoszonymi wartościami a postępowaniem, może się okazać, prawda, że ta miłość bliźniego swego jest bardzo, prawda, ograniczona do pewnej przede wszystkim też normatywności. Znowuż problem, prawda, samej religii, która będzie wskazywała, ale ja myślę, że tutaj też jest to problem samej kultury. Bo każda religia, tak samo jak każda kultura, wskazują na pewne normy, prawda? Normy, które będziemy traktowali jako coś, co jest niedyskutowalne, co będzie taką kwestią, której przestrzeganie pozwala nam z jednej strony pod względem kulturowym na przykład funkcjonować w społeczeństwie, natomiast pod względem, prawda, czy religijnym, czy etycznym na przykład udoskonalać się, czy spełniać pewne jakości,
które w obrębie danej religii pozwolą nam na przykład na uzyskiwanie jakiejś świętości czy czystości. Tu mogą być różne kategorie. I teraz, prawda, ta normatywność znowuż jest takim aspektem problematycznym, prawda? Ponieważ ta normatywność tak naprawdę jest kształtowana przez nas, przez przede wszystkim pewien splot, powiedziałabym, różnorakich tradycji, które w kulturze będą się wyłaniały. Natomiast często, prawda, normatywność będzie traktowana jako ten aspekt, który nie powstał w procesie kultury, prawda, w procesie historycznych przemian, tylko przez, prawda, założenie Boga będzie legitymizowany na przykład i sankcjonowany jako na przykład norma, która jest nieprzekraczalna, która jest przede wszystkim normą, którą należy spełniać, ponieważ. No i tutaj w zależności od normy pojawią się kategorie, które będą tutaj nam mówiły, dlaczego tą normę powinniśmy przestrzegać. Ta właśnie normatywność, ona może mieć charakter funkcjonalny, ponieważ pozwala ta społeczeństwu na funkcjonowanie, które będzie rozwijało to społeczeństwo, czy je będzie konsolidowało, prawda, czy będzie wprowadzało pewnego rodzaju ład, porządek. Natomiast z punktu widzenia choćby egzystencjalnego dla wszystkich tych, którzy nie są normatywni, już nie będzie czymś pozytywnym. No wystarczy popatrzeć na kwestię choćby homoseksualizmu, prawda? W wielu religiach, zwłaszcza monoteistycznych, homoseksualizm jest traktowany jako coś, co jest, prawda, negatywnie wartościowane. Homoseksualiści często są, prawda, pozbawiani różnego rodzaju praw, albo są próbowani na przykład leczyć jako ci, którzy tak naprawdę są chorzy. Więc w tym momencie, prawda, heteroseksualna normatywność będzie gdzieś wkładała w taką sferę cienia czy tabu, prawda, część społeczeństwa, która tej heteronormatywności nie będzie spełniała, prawda? Więc tu jest ten drugi bardzo ważny aspekt. Trzeci, czy kolejny, jest związany z koncepcją Maxa Stirnera. To jeszcze jeden, prawda, mistrz podejrzeń. Max Stirner jest też takim, można powiedzieć, rozrabiaką filozoficznym, ponieważ tak jak Soren Kierkegaard, prawda, rzuca wyzwanie tradycji metafizycznej, krzycząc, że problemem filozoficznym jestem ja sam, Soren Kierkegaard, tak Stirner, taki mały rozrabiaka czy hultaj filozoficzny, wchodzi na arenę i mówi, co jest najważniejsze, egoizm. Jaki altruizm? Altruizm jest, prawda, ideologią słabych, egoizm to jest prawdziwy wymiar mojego bytowania. Gdy czyta się, prawda, Stirnera po prawda, tekstach, no, choćby właśnie metafizycznych, to można poczuć takie lekkie drżenie serca. Natomiast ciekawe są tego konsekwencje, ponieważ Max Stirner, no tutaj troszkę podobnie jak Nietzsche ze swoją wolą mocy, z tym, prawda, budowaniem takiej przestrzeni zmierzającej do nadczłowieka, Max Stirner będzie też pokazywał, że ta jednostka, która odkryje w sobie egoizm, można powiedzieć, odkryje w sobie co? To ja, prawda? Ja, które będzie teraz wzmacniane, które może być, prawda, takim fundamentem do działania, które będzie wolnym działaniem, działaniem, prawda, budującym moje własne wartości. Coś ciekawe, egoiści u Maxa Stirnera, jak doskonale Państwo wiedzą, mogą się zrzeszyć. Ale, czyli, prawda, może pojawić się coś, co będzie takim tworem, no powiedzmy, quasi społecznym, prowadzącym do jakiegoś wspólnego działania. Ale też ci egoiści muszą, zachowując to swoje ego, prawda, by nie popaść w jakieś wzajemne, prawda, osłabienie po dokonaniu danego, prawda, działania, się rozejść w swoją stronę. Tutaj dłuższa jakaś interakcja nie wchodzi w grę. Ta opowieść, prawda, Maxa Stirnera o egoizmie, który jest czymś pozytywnym, bo umacniającym, bo pozwalającym na bycie sobą, na wydobywanie właśnie własnej wolności, znowuż wraca, czy pojawia się w wieku XX, zaczynając od egzystencjalistów, bo oni tu są takim, prawda, oczywistym, prawda, punktem odniesienia. Natomiast patrząc dalej, prawda, gdy weźmiemy na przykład
próby zrozumienia na przykład etyki, która będzie taką etyką, która formułuje się już poza właśnie metafizyką, to bardzo często zarówno Samuel Harris i Michael Shermer będą wskazywali na co? Na to, że nasze działania, prawda, są związane z takim, no można to nazwać altruizmem krewniaczym, prawda, czyli najpierw z wypracowanym w toku ewolucji nastawieniem na drugiego, który przede wszystkim jest takim wspieraniem raz swoich genów, dwa również kultur genów, czyli memów. Z drugiej strony tak naprawdę egoista wcale nie oznacza, prawda, tutaj idąc czy parafrazując Stirnera, egoista wcale nie oznacza człowieka, który będzie od razu nihilistą. Chociaż Stirner, mówiąc szczerze, tutaj otwiera drogę do nihilizmu, prawda, i do każdej formy, która odpowiada mnie, egoiście. Natomiast, prawda, ci współcześni badacze, jak Harris, jak Shermer, na co oni wskazują? Oni wskazują na to, że właśnie ta jednostka, świadoma siebie, prawda, czyli tutaj ma ufundowany bardzo mocny ten przez samoświadomość background swojego ego, który będzie dawał i taką autorefleksję i możliwość, prawda, też zdystansowania się do wzorców, paradygmatów kulturowych, czy, prawda, norm społecznych, które kształtują nasze życie i kształtują nasze myślenie. Ten egoista, prawda, czyli tak naprawdę jednostka, czy indywiduum, prawda, społeczne, w stosunku do innych zachowuje, prawda, taką zasadę kooperacji. Kooperacji, która przede wszystkim może też trochę na zasadzie, którą opisał w mieszczańskim postmodernistycznym liberalizmie Rorty, będzie taką zasadą utylitarnej współpracy, prawda, gdzie my poprzez przede wszystkim wspólne cele, prawda, czy poprzez również potrzebę kooperowania będziemy wytwarzać tu i teraz coś, co będziemy nazywać wartościami, czy coś, co będziemy nazywać naszymi wspólnymi normami. Natomiast cały czas, prawda, w tej, jak to Bauman mówił, płynnej nowoczesności, tak naprawdę to zrzeszanie, to spotkanie ma taki charakter nieustannego konstytuowania się, prawda? Oczywiście to jest pewnego rodzaju, tak jak tutaj popatrzymy na Stirnera, czy na Nietzschego jeszcze wcześniej, prawda? Jeden i drugi mówili o pewnym projekcie, prawda? Nad człowieka tak naprawdę nie ma, to się ma dopiero stać. Tak naprawdę ten egoista stirnerowski to też jest pewnego rodzaju założenie. Bo wiadomo, prawda, że kultura i przede wszystkim proces wchodzenia w kulturę będzie nakładał na nas pewnego rodzaju właśnie uwarunkowania. Tak samo, prawda, współcześni mistrzowie podejrzeń, oni będą pokazywali, prawda, że my zawsze jesteśmy wobec jakichś uwarunkowań, więc to takie czyste, prawda, działanie, które byłoby poza właśnie jakimiś instytucjami, czy poza religią, czy poza normami, które byłoby takim opartym tylko na moim ja i rozpoznaniu przeze mnie moich celów, jest tak naprawdę niemożliwe. Natomiast rozważanie i postulowanie takiego myślenia przede wszystkim jakby jest też taką właśnie dyskusją wobec instytucji i wobec przede wszystkim wielości, różnorodności tychże instytucji. Drodzy Państwo, ja bym chciała to wszystko zakończyć myśleniem Michaela Shermera, bo jak widzę, tutaj zostało mi żałosnych, zdaje się, jakieś 3-4 minuty. Pan profesor łaskawie tych 5 minut jeszcze nie pokazał. 6 nawet. Dobra, to mogę hulać. Więc drodzy Państwo, chciałam na deser Michaela Shermera. Dlaczego? Ponieważ Michael Shermer przedstawia się jako sceptyk, prawda? Jest to człowiek, który przede wszystkim patrzy na człowieka, na kulturę właśnie z perspektywy ewolucji, biologii, więc tutaj naturalizm jest takim pierwszym podstawowym jego słowem. Natomiast dla niego jest bardzo ważny sceptycyzm. Dlaczego? Ponieważ sceptycyzm jest formą tak naprawdę takiej, jak Shermer pokazuje, można powiedzieć, głębokiej filozofii, ponieważ filozofia, czy jeszcze szerzej nauka, prawda,
badając rzeczywistość, tak naprawdę, jak mówi Sherman, musi zostać, czy musi się zachowywać w taki sposób sceptyczny. Ponieważ teraz o co chodzi? Gdy Nietzsche wieścił właśnie tą śmierć Boga, gdy, prawda, Soren Kierkegaard w typie, w stadium estetycznym, prawda, mówił o zmysłowości Don Juana, prawda, i o takiej, gdy Max Stirner mówił o wyjątkowości człowieka, jego ego, ci myśliciele, prawda, tutaj pokazywali pewną formę, prawda, zachowania, która jest możliwa w tym momencie, kiedy potrafimy dyskutować o rzeczywistości w taki sposób zdystansowany. Gdy potrafimy mówić o rzeczywistości, też wychodząc poza to, co jest taką sferą tabu. I Michael Sherman mówi, żeby wyjść poza sferę tabu, prawda? A taką sferą tabu bardzo często jest religia. Bo teraz możemy spytać, dlaczego na przykład Dawkins będzie, czy Samuel Harris będą budzili jako na przykład ateiści zdeklarowani bicie serca. Bardzo często, gdy się czyta, prawda, te teksty, oni naruszają tabu kulturowe niemówienia na przykład źle o religii, albo niemówienia źle o wierze. I teraz Sherman mówi, sceptycyzm jest taką, prawda, siłą krytycznego myślenia, która mówi, ale dlaczego mam w ogóle o czymś nie mówić? Albo dlaczego mam o czymś mówić? Najpierw muszę sobie to zadać pytanie, prawda? Jakie mam możliwości, jakie mam kompetencje, do czego mogę dojść? I w ten sposób, prawda, sceptycyzm jest przede wszystkim takim zachowaniem dystansu zarówno do tego, co badam. I wtedy nie ma tabu, prawda? Nie ma żadnej tutaj bariery, żeby ujmować różne tematy, nawet, prawda, kulturowo zastrzeżone jako niedyskutowalne. Natomiast z drugiej strony też zachowuje dystans przede wszystkim do tego, co sam mówię. I to jest, czy do badań, które uzyskuję, prawda, w toku analizy rzeczywistości, niezależnie od tego, czy jestem filozofem, biologiem, fizykiem, czy, prawda, antropologiem. Tutaj ten dystans do samej nauki, którą uprawiamy, jest dla Shermera również ważna. I wydaje mi się, że to jest taki ważny głos w analizie współczesnej XXI wieku, prawda, który się przed nami otworzył i toczy, zaczyna toczyć dosyć ciekawie, ponieważ się pokazuje, że tutaj ten sceptycyzm jest taką, powiedziałabym, siłą metodologiczną, która na zasadzie, oczywiście to jest taki sceptycyzm Davida Hume'a, prawda, czyli nie przekreślamy możliwości nauki, tylko zawieszamy sądy, prawda, zawieszamy sądy takie twarde, mówiące o pewnej pewności. Tutaj Sherman mówi, najlepiej jest przyznać, prawda, że pewne rzeczy po prostu są niewytłumaczalne, ale to nie oznacza, prawda, że za nimi stoi na przykład Bóg, wyższa siła, czy jakaś konieczność losu, historii, tylko po prostu w tej chwili, w takim momencie naszej dziejowości nie jesteśmy w stanie nic więcej o tym powiedzieć, bo nas na przykład choćby narzędzie metodologiczne nie puszcza dalej. Natomiast to zawieszenie też przynosi taki, powiedziałabym, spokój, bo to jest takie otwarte, bo to jest taka otwarta płaszczyzna w tym momencie do dyskusji. Dyskusji, która jest taką przestrzenią pozwalającą na raz usłyszenie wielu głosów, prawda, a dwa na dopuszczenie też interpretacji tak naprawdę wielu tradycji i wielu aspektów myślenia. Ja myślę, że jeżeli czegoś nas mistrzowie podejrzej uczą, czy właśnie ci XIX-wieczni, czy ci XX- czy XXI-wieczni, to przede wszystkim takiego właśnie otwarcia, prawda? Ci mistrzowie podejrzeń, jak dobrzy sceptycy, pytają, czy na pewno. No i w tym momencie, prawda, my możemy spojrzeć jeszcze raz na różne wzorce kulturowe, paradygmaty, no na samą, prawda, koncepcję Boga, religii czy wiary i popatrzeć na nią z zupełnie innego aspektu. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powstania nad człowieka. Zaratustra spotyka ostatniego papieża. Jak Państwo pamiętają, jest ten mocny fragment, w którym, prawda, pada, że papież był, ostatni papież był świadkiem śmierci Boga, widział, jak ten Bóg, i tu jest ważne, zadławił się, i to zadławił się swoim własnym miłosierdziem.
Gdy zestawimy teraz Nietzschego, prawda, z tą koncepcją, prawda, śmierci Boga, jako pewnej też koncepcji, przede wszystkim dyskursu, który zaczyna być krytycznie rozważany, prawda, w kulturze, która tak naprawdę od czasów nowożytnych, kulturze europejskiej, która coraz mocniej się laicyzuje, to mamy tutaj z jednej strony dyskusję z porządkiem oczywiście instytucjonalnym, religii jako takiej, z wszystkimi swoimi formami, wzorcami zachowań, prawda, paradygmatami, ale również z bardzo mocną aksjologią opartą, prawda, na tej hierarchii i ontologicznej. Jest ważna to moje ja, ta mojość, prawda, którą później rozwiną w XX wieku egzystencjaliści. I myślę, że tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. Wystarczy, prawda, pokazać Sartra, który cały czas wskazywał na to, że człowiek jest, prawda, tym, czym nie jest, nie jest tym, czym jest, prawda? Czyli to jest taki nieustanny proces egzystencji, która wyłania nowe projekty. Drugim takim mistrzem podejrzeń, na którym tutaj już bardziej bym się chciała skupić, to jest oczywiście Nietzsche. Nietzsche, który w sposób taki ewidentny będzie tutaj przychodził nam wszystkim do naszych myśli. Dlaczego? My mamy taką rzeczę Zaratustra. Książkę, która będzie wieściła śmierć Boga. I tam właśnie pojawia się w tej koncepcji śmierci Boga, ale również nad człowieka, bo dla Nietzschego, prawda, w taką rzeczy Zaratustra człowiek jest jedynie kładką, jak dosłownie pisze Nietzsche, kładką, która takich utartych dróg, utartych szlaków myślenia, już nie tylko filozoficznego, ale szerzej patrząc, prawda, utartego w kulturze. O co chodzi? Gdy popatrzymy na XIX wiek, tam mamy paru takich mistrzów podejrzeń, którzy będąc tymi mistrzami podejrzeń, tak naprawdę sam też powiedziałabym, nieco rozhisteryzowani i bardzo nieufnie podchodząc do rzeczywistości, tak naprawdę zmieniają myślenie, czy pozwalają zmienić to myślenie. Pierwszym takim rozhisteryzowanym mistrzem podejrzeń jest przede wszystkim Soren Kierkegaard. Gdy popatrzymy na, prawda, Sorena Kierkegaarda i jego taki krzyk, że największym problemem filozoficznym jestem ja sam, Soren Kierkegaard, widać wyraźnie, jak zmienia się opcja mówienia o człowieku, prawda? Tu znika gdzieś ta nakładka, prawda, metafizyczna, która będzie nam mówiła o człowieczeństwie, o jakiejś istocie bytu ludzkiego, tylko Państwo pozwolą, że ja w przeciwieństwie do mojego przedmówcy będę tutaj niestety rapowała, jak się śmieją ze mnie moi studenci, i mówiła, ponieważ żywioł mowy to jest coś, co zawsze mnie niesie. Drodzy Państwo, jak sam ten mój tytuł pokazuje, ja będę chciała tutaj skupić się tak naprawdę na tym wielkim zadaniu, jaki postawili przed nami Państwo organizatorzy, ponieważ gdy mówimy, prawda, o mistrzach podejrzeń, to od razu może nam wyskoczyć, prawda, choćby traktat ateologiczny Michaela Ofreya, bo Michael Ofrey właśnie w swoim traktacie ateologicznym mówił o mistrzach podejrzeń, tutaj zaznaczając, prawda, że ci mistrzowie podejrzeń otwierają przed nami przede wszystkim konsekwencje, która tak naprawdę jest starą, prawda, filozoficzną, krytycznego myślenia, ale także, powiedziałabym, podkopywania prowadzić ma, prawda, czy może prowadzić, to zależy, czy będziemy spełniać te zadania przed nami postawione, właśnie do tej formy bycia nad człowiekiem. Ale teraz, prawda, żeby ten nad człowiek mógł być zrealizowany, mamy całą taką drogę egzystencji, która przede wszystkim będzie poszukiwała czegoś, co znowuż dwudziestowieczny egzystencjalizm nazwie autentycznym sposobem bycia, a więc takim, które będzie wyzwolone gdzieś nie tylko spod takich metafizycznych matryc, prawda, myślenia, funkcjonowania, ale również kulturowych, społecznych, instytucjonalnych. Tutaj egzystencja, prawda, musi jakby odszukać przede wszystkim swoje własne wektory, które są w niej, by stać się, prawda, sobą. To jest to zadanie, które jest tutaj najważniejsze. Ale co jest istotne, Zaratustra, który jest właśnie takim podróżnikiem szukającym, prawda, tej dobrej nowiny, jaką ma być właśnie powstanie, czy możliwość